czołem myślącym. Podobno w mętnej wodzie łatwiej łowić ryby. No, jeżeli jest woda mętna, wówczas w tym naturalnym środowisku, które było przezroczyste, widoczne, ryby tracą dezorientację. Przestają się orientować i stają się łatwym łupem. No, ta metafora bardzo dobrze przystaje do naszej rzeczywistości życia publicznego, politycznego. Faktycznie takich Łowców w mętnej wodzie, którzy mącą tą wodę, żeby zdobyć ten łup, mamy wielu. Chcę Państwu powiedzieć, że sporo jest zapytań o, o pewne, właśnie takie środowiska, te wolnościowe, antysystemowe, jakbyśmy tam nie nazwali, no ci, którzy walczą z tak zwanym establishmentem, szeroko rozumianym, tych ludzi, którzy. W jaki sposób zarządzają, czy się tam zmieniają przy tych rządach. Więc wydają, pytają, powstają takie pytania odnośnie tych, tych wątpliwych środowisk, i bierzemy na tapetę w pierwszej kolejności pan hrabia Potocki. No, kochani, pan hrabia Potocki, prezydent II Rzeczpospolitej. Tak, tak, istnieje Druga rzecz pospolita. dla wielu. Jest także prezydent, który no, tak się przedstawia, i tak dalej. Więc rozprawmy się szybciutko z tym. Nie znam pana, chyba z dwa razy z nim się osobiście przewitałem. Żadnych konwersji, bo nie ma takiej potrzeby. I teraz w pierwszej kolejności Hrabia Potocki. No, oczywiście, Potockich było wielu. Czy hrabia? Znajdziecie Państwo na to materiały w internecie. Są. Przypominam, że jestem w Związku Szlachty Polskiej i coś tam w kwestii genealogii, jakąś wiedzę posiadam, to może w pierwszej kolejności. Proszę Państwa, w Polsce, a szczególnie już od rządów ostatniego z Jagielonów, Zygmunta Augusta, raz na zawsze uporządkowano tę kwestię. Jedynymi tytułami, wszyscy jesteśmy równi. Przypominam, od tamtego okresu, czyli XVI wieku, wszyscy jesteśmy równi. Jedyne tytuły, które, które przystają Polakom, które nosimy, które są naszymi, to są tytuły dawne książęce. I to, i to zostało w określonej uchwale wówczas sejmowej uregulowane. Tam mieli Radziwiłowie problem, bo to były tytuły, które przychodzą tak z dziada-pradziada. Oni dostali troszeczkę ten tytuł, powiedzmy, właśnie zewnętrzny, ale biorąc pod uwagę z różnych przyczyn, mieli dobre relacje z ostatnim z Jagielonów, więc zostali wciągnięci na tą listę. I to są jedyne tytuły książęce, które które jako tytuł Rzeczpospolitej, także obecnej, winniśmy honorować. Wszelkie tytuły, baronowie, hrabiowie, etc., grafy, jakbyśmy to nie zwali i tak dalej. Ale tutaj się skupimy na tym tytule hrabiowskim. Są to tytuły zewnętrzne, które dostawaliśmy w większości na zewnątrz, od zaborców, czysto tytularne, w żaden sposób w systemie prawnym Rzeczpospolitej, póki ona istniała, nie były i nie powinny być honorowane. Jeżeli kogoś, jeżeli człowiek się w ten sposób przedstawia, dany, jeżeli kogoś to powiedzmy, komuś to odpowiada, kogoś przyciąga, powiem, dosyć rubasznie, rajcuje, no to chcę Państwu powiedzieć, że raczej taki kompleks pospańszczyźniany wychodzi sam jestem polskim szlachcicem zapewniam Państwa, że my żadnych hrabiów, żadnych panów nigdy jako ludzie wolni równi, nigdy żeśmy nie szanowali i dla nas coś takiego jest i było obrazem. Chyba mm, szczególnie do tych środowisk konserwatywnych powinno Państwu wyjaśniać. Następna kwestia prezydent II Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, jeżeli przyjeżdża dzisiaj człowiek no i twierdzi, mieni się, że jest prezydentem II Rzeczpospolitej, tej, której już nie ma, która upadła, która jest czystym aktem historycznym, naszym, naszą tożsamością, naszym dorobkiem, no ale nagle się zjawia jakaś istota ludzka, która twierdzi, że jest prezydentem, wydaje jakieś tam paszporty i tak dalej. Proszę Państwa, tej istocie nie należy się dziwić. Ale należy się dziwić jakiejkolwiek innej istocie, że po prostu wierzy w te brednie, że to uznaje, a wiem, że no niestety, bo jest dużo zapytań, sporo było tych, tych rozmów, że y, z, państwo w jakiś sposób zaczynacie dawać wiarę. Ja rozumiem. Nasz szacunek, sentyment do drugiej Rzeczpospolitej. Z tym, że proszę państwa życie jest jedno to jest nasze życie i nie mamy prawa go zmarnować przypominam że druga rzecz pospolita także z przyczyn polityki i to powinniśmy wyciągać wnioski bardzo nieroztropnej, wręcz haniebnej zewnętrznej w układzie wewnętrznej polityki także popełniła wiele błędów i powiedzmy sobie szczerze ataman spokój i Druga Rzeczpospolita po prostu upadła, jej nie ma. W związku z tym mówimy o tak zwanej prezydenturze na uchodźstwie. Ona jest bardzo prosta, rozpisana. Nikomu do głowy nie przyszłoby, żeby kontynuację, kontynuację prezydenta na uchodźstwie, a ostatnim przypominam, świętej pamięci, pan prezydent Ryszard Kaczorowski, prezydent na uchodźstwie którego dobrze znałem, którego dobrze znaliśmy, no i z rozmów z panem prezydentem, jak żeśmy rozmawiali, to dało się odczuć, że pan prezydent ma jakiegoś następcę. To skieruję pytanie do mego operatora. Panie operator, Marysiu, miał pan. Ryszard Kaczorowski jakiegoś następcę? słyszeliśmy to kiedyś? Nie, nie Przecież to, proszę Państwa, jawne bzdury, no, na miły Bóg, gdzie my żyjemy w jakiej rzeczywistości. Po pierwsze, za coś takiego, bo to jest taka obraza policzek dla nas, Polaków. Oczywiście powtarzam, każde głupstwo, każdy klakier w tym wypadku ma swoje autotorytorium, tak? Jakichś swoich, swoich po prostu widzów. No to, to nie dziwić się, że poszukuje, ale to jeszcze raz nie problem tej osoby, która, no, która co najmniej, jeżeli to, 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 to po pierwsze, jeżeli w ten sposób postępuje, to, to waży się na tak zwane świętości, a dwa ma coś po prostu na umyśle. No ale każdy ma prawo na własne różne odcienie chorobowe. Natomiast nie oznacza to, że my powinniśmy w to wierzyć. Więc mi się wydaje, że ten temat jest zakończony. Powstaje pytanie, bo to ładna składnia: hrabia, konserwatyści, patriotyzm, oficjalny, gdzieś coś się stało, jakieś tam dziwne, jak zjeti i tak dalej, że jest prezydent, odnalazł się cudownie, tak jak Dymitriady, Carewicz. Dymit się znajduje, no i myśmy wszyscy widzieli, że to Pina, no ale był to powód, żeby walczyć z Moskwą. Dzisiaj jest, zobaczcie, podobnie, więc pytanie jest, po co to się dzieje? Po to, żeby po prostu, proszę Państwa, te środowiska, które walczą z tym systemem, z tym, z tym co toczy w życiu publicznym nowotworem nasze życie polityczne, żeby po prostu dodatkowo namieszać, żeby skierować na te właściwe ślepe tory, żeby tą wodę tak zwaniem zamieszać. Wydaje mi się, że to jest wystarczające. Prawdę, proszę, proszę, kochani, bądźcie myślący. Jak będziecie myślący, nie będzie naprawdę kłopotu z rozgryzieniem tego tematu. Następna kwestia z takich, które, które dochodzą, to jest prawo naturalne. Prawo naturalne. Prawo, po pierwsze prawa natury. No, jestem polskim przyrodnikiem. Prawa natury w miarę są mi znane. Szczególnie selekcja naturalna, dobór i szereg różnych innych, dosyć jak to w świecie, przyrody trudnych, powiedzmy czasami bezwzględnych praw. Natomiast po to jesteśmy ludźmi. No w tym wypadku mam nadzieję, że także ludźmi, których w pierwszej kolejności wierzącymi, w drugiej obdarzonymi humanitaryzmem, trzeciej kolejności, no mam nadzieję, jakąś, jako Homo sapiens, to do czegoś też zobowiązuje. W związku z tym, proszę Państwa, prawo naturalne jakieś gdzieś tam powstaje, są jacyś nawiedzeni, przy tym chodzą, pouczają sądy i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że określają niż to prawo naturalne, które gdzieś tam stworzyli, wyczytali i tak dalej, to po prostu tam je, chyba, chyba jakieś płytki oderwane były z kosmosu i na pewno gdzieś odnaleźli, no nie? I, I na podstawie tego, nie wiem czy przetłumaczyli, może były bez tłumaczenia, widocznie w języku polskim, co najmniej. W związku z tym ono, to prawo naturalne, zastępuje prawo stanowione, więc, kochani, nasz dorobek ludzkości cywilizacyjny, wszelkich praw, ja na przykład, no, w takim razie, jeżeli jest tak, no to jest tutaj statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1588 rok, szereg artykułów, paragrafów, zwróćcie Państwo uwagę, XVI wiek, wspaniałe prawa, naprawdę dzisiaj wa, warto było zastosować, lepiej gdyby ci od prawa naturalnego, tak mniej by się bawili, bardziej by było to poważne, gdyby chcieli sięgać do naszych źródeł, ale wydaje mi się, że w tym momencie prawo rzymskie, baza prawa rzymskiego, wszystko, wszystko załatwia i jeżeli jesteśmy myślącymi, poważnymi, chcemy normalnego państwa, to proszę Państwa, tak jak w kwestii pana Hrabiego Potockiego. Odrzućcie państwo tego typu wciąganie was w różne rozgrywki tracenie waszej energii i co ciekawe jeżeli mówimy o tak zwanych kolorowych rewolucjach a przypominam swego czasu to byli jacyś tam hipisi dzieci kwiaty i te wszystkie różne zdarzenia więc każde tam swoje dziesięciolecia mają jakieś własne odpryski wymysły to dzisiaj jednym z takich są Piewcy, wyznawcy prawa naturalnego, którzy w znakomitej większości, zwróćcie uwagę, poszumią, poszumią, i ten, który miał problemy z tym autentycznym, realnym prawem, no cóż, nie ma ich w pierwszej kolejności rozwiązanych, a w drugiej w kolejności ma jeszcze bardziej to skomplikowane, plus no, nieodzowne w tym wypadku, proszę Państwa, skierowanie na określone badania. Biorąc pod uwagę, gdyby tak było więcej wyznawców tegoż prawa i, i, i po prostu y, no, taki czat na umysły nasze schodził, to podejrzewam, że nasze ośrodki do spraw określonego Zdrowia psychicznego pękałyby szlach nie, do, nie dołączajmy jeszcze tam. Tam i tak są duże problemy, jest duże, duże obłożenie, duża kolejka, więc nie ma potrzeby, żeby z poważnych ludzi coś takiego robić. Wydaje mi się, że dla ludzi myślących jest to wystarczające i szkoda nawet czasu na, na tego typu dyskusje. Oczywiście oni przedstawią Państwu autorytetów różnego typu. Z tytułami, i tak dalej. No, proszę Państwa, szczerze mówiąc, no, każdy cyrk ma swój, swoją nazwę i tytuł, w związku z tym nie dziwmy się. Następna sprawa jest bardziej poważna i tu pokazuje mechanizm, jak działa ta polityka pozaparlamentarna. To, co tworzy się niby niezależne, niby antysystemowe, nowe, zdrowe. No wszędzie to są zawsze te pojęcia: nowa siła, zdrowe podejście, odwaga itd. Tak tak Skąd my to znamy? No i tutaj y, będziemy mieli taką partię bodajże 2 Polska 2050, Szymona Hołowni 2050. I no i cóż, jest pan Szymon Hołownia, y, podoba się, nie podoba, nieważne w miarę, w miarę młody, młody człowiek, nowy, nieskażony polityk, no i pięknie, i pięknie wchodzimy na scenę z tym całym ruchem. Całkiem, zobaczcie, niezbędne notowania. Przypominam, że pan Szymon Hołownia to także człowiek z branży, branży manipulacyjnej. Jeżeli sobie przypomnimy, Newsweek, TVN, Axel Springer, te, te określone ośrodki, to już rozumiemy, czym skorupka za młodu nasiąkła, tym trąci ładnie, to jest podszyte katolicyzmem, więc tak szczerze mówiąc, dobry produkt na, dla naiwnych, tak? No i, i tacy się oczywiście znajdują, ale to jest ciekawsze, rzecz. Oczywiście to jest to jest ruch Szymona Hołowni i tak dalej, ale jest, oprócz pana Szymona, ktoś panem Szymonem Hołownią, Szymkiem, ktoś zarządza. Jest nie, niejakim, pan Michał Koboską, który jest Wiceprezesem tego stowarzyszenia, a prezesem Stowarzyszenia Polska 2050 jest pan Szymon Hołownia. Pan Michał Kobosko jest wiceprezesem, ale szefem partii, przewodniczącym partii no, Polska 2050, także już została zarejestrowana, jest już pan Michał Kobosko, tak? No, ktoś jest patron określony, tak? Zwróćmy na to uwagę. No, ktoś od m, szef Macher od zarządzania, tu my mamy lidera, mamy Szymka, wszystko fajnie, Polacy, płacz, różne, różne tego typu fajne instalacje, które, które budują określoną konstrukcję, no oczywiście w jednym tylko i właściwym celu, po to są partie polityczne, żeby przejmować władzę, żeby uczestniczyć w życiu publicznym i całkiem nieźle im to wychodzi. Ale przypatrzmy się panu Michałowi Kobosko, o wykształcenie i tak dalej, ale, ale oczywiście Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, więc bardzo określony kierunek, i to już, to już wskazuje. Później Gazeta Wyborcza, dziennikarz Puls Biznesu. Hmm, następnie hmm, no, w wydawnictwie Axel Springer także był w latach 2005-2006 zastępca redaktora naczelnego Forbesa. W październiku. Newsweek Polska, tam się poznali, bo dziennikarzem był Szymon Hołownia, tam się oczywiście poznali. Następnie no, kontrapunkt RMF FM, cóż, Gazeta Prawna, Dziennik Polska Europa Świat, wprost zastąpił na tym stanowisku Tomasza Lisa i tak dalej, i tak dalej, szereg różnych. Tu, tu jest, mamy... Wikipedii, to jest niewiele, ale możecie Państwo dużo ciekawych, jakie szkolenia, jakie po prostu to, to klimaty, ale to, co chyba jest najistotniejsze, tą swoją, jak gdyby, karierę, powiem raczej służbę dziennikarską, w 2013 roku zakończył. No i później został w branży takiej medialnej, ale już. To jest różnego typu tak zwane think tanki międzynarodowe, dyrektor zarządzający w firmach, właśnie zachodnich. Czym one się zajmowały? One zajmowały się organizowaniem spotkań biznesowych, politycznych, ludziom, ludziom świata nauki, kultury. O takie spotkania, między innymi oczywiście, między innymi oczywiście, a, a dużo jest takich rzeczy, których nigdzie tutaj w internecie nie znajdziemy, gdzie za, za, ta, za udział w takim spotkaniu płaci się po kilkadziesiąt tysięcy, bo to są nazwiska z całego świata. Oczywiście na terenie Rzeczpospolitej też troszeczkę, ale generalnie to są gdzieś tam spotkania Szwajcarii w różnych, różnych państwach, wyjazdy. No i oczywiście na to są chętni, bo po pierwsze chcą się znaleźć w towarzystwie, mieć fotkę, mieć, że, że po prostu na czymś takim byli. Czyli te, te osobiste ambicje są zaspokojone, masz kasę, możesz na to ciebie stać. Po drugie, no, próba właśnie też, jak to jest w biznesie, poznajemy, więc robimy interesy. Między innymi w pewnym momencie, oczywiście tego nie ma tutaj w mediach internetowych, nastąpiła jakaś współpraca z panem Igorem Komojskim, tegoż pana. Przypominam, pan Igor Komojski, kimżeż to jest. To jest ojciec chrzestny, ten, który wyciągnął z kapelusza pana prezydenta Zalańskiego. Na obecnej Ukrainie, jeszcze jest na razie prezydentem, też z świata medialnego. Przypominam, że pan Igor Komojski jest szefem diaspory żydowskiej na terenie Ukrainy. Jest to wielki, wielki biznesmen i tak dalej. I przypominam, że jest to człowiek, który w takim cichym, cichym, z początku się chwalili, teraz już mniej, stoi za pleczu tej formacji, którą przed chwilą. Państwu opisałem. No cóż tutaj więcej się rozwlekać. Wydaje mi się, że taką ramówkę te, tego obrazu, tej mozaiki Państwu yy, z, z głównym tematem przewodnim nakreśliłem, żebyśmy widzieli, jak jest, yy, jak wygląda to nasze życie publiczne, ta nasza polityka. Po tym opisie, po, po tej konstrukcji chyba yy, będziemy w stanie przewidzieć, czego możemy się spodziewać, i jaki to jest ośrodek władzy, przez kogo może być w przyszłości. Jest i, i, i gdyby nie, daj Boże, ale to będzie. Polacy są tacy, jacy są. To akurat myślących to nie dotyczy. W związku z tym, no, Polacy, ci, którzy no, mniej korzystają z, z tych walorów umysłu, mózgu, więc no, zafundują nam ten problem. Także mamy wskazanie, kto nami i, i w czyim interesie zarządzać będzie. Następna kwestia to jest taka kwestia, już jak gdyby, kochani, historyczna. No nie? To już po prostu było. To mamy na razie z głowy. Pamiętamy taki ruch antysystemowy, wspaniałego muzyka patriotycznego, tylko Polska i tak dalej, i tak dalej. Czyli pana Pawła Kukiza i to wszystko, co się fajnie udało mu stworzyć, ale tak naprawdę to stworzył naród, społeczeństwo. Społeczeństwo, które chciało zmian, tak? Uwierzyło, uwierzyło w ten projekt. Widzimy, gdzie się to skończyło na neobolszewi, ale zanim z prawem i sprawiedliwością wspieraniu i to bardzo takim ostrym, podpora neobolszewików, ale zanim to się stało, to po prostu takie było typowanie tego przywódcy. Łatwo to było, widzicie, jak to z tymi mediami, wszędzie ci ludzie, mediów, no nie? łatwo było zrobić, no, i oczywiście później wyposażyć także w patronów. Nie będę już tutaj z nazwisk, ale przypominamy sobie, był taki pan Zbyszek, przeważnie w czerwonych podkach latał, i tak ciągle przy tym Pawle wszystko było dopatrzone. Sam to widziałem, wiem to już z autopsji, przerobiłem. No, szkoda, że tak to się dzieje. Po to państwu to mówimy, to sobie rozstrzygamy, przypominamy żebyśmy nie pozwolili sobie w bardzo, bardzo, powtarzam, bardzo dr, y, trudnym okresie dla Rzeczpospolitej, ale nie pod takim względem tych trudności, o jakich dotychczas, bo zawsze był trudny okres, nigdy inaczej się nie mówi, nie mówiło. Także osobiście nie mówiłem, ale ta y, obecna sytuacja, trudność, to jest tak zwana sprawa gardłowa być. Lub nie być najbliższego okresu naszej państwowości. Oczywiście nikt tu raczej państwa nam nie zlikwiduje, jakoś atrapkę zostawią jeszcze gorszą niż ta, która jest obecnie, z tym, że no, kochani, ona już nie będzie taka sympatyczna, z jakimi mamy, mimo że z nimi się nie godzimy, I te typy państwowości, które mieliśmy dotychczas, mamy, ubliżają nam, i słusznie, że, że to czujemy, jeśli to odczuwamy. Natomiast pozostałe no, będą już alcy jeżeli do tego dopuścimy. W związku z tym hmm, trzeba, e, trzeba dzisiaj e, przypominać sobie te, te mechanizmy, trzeba to rozstrzygać, co powiedziałem, żebyśmy w tym właśnie trudnym okresie, zaraz niedługo, e, ona oczywiście, te wybory. Po prostu ciągle nam jak gdyby czekają, grożą. Oczywiście będą wcześniejsze, nie jest stanie się ten parlament doczłapać ze względu na problemy wewnętrzne, ale także te problemy zewnętrzne, następny też może to być dosyć krótkiego żywota, także czekają nas bardzo poważne, poważne egzaminy, szczególnie z naszego, z naszego tego myślenia. Na koniec, jeszcze tutaj dodam. Aha, yy, tak, tak, bo, bo to będzie się wiązało. Dodam sprawę nowogrodzkiej, no nie? Nowogrodzkiej, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Siebie dziba pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kochani, yy, tam jest taki fajny wątek, no, nie? no na Nowogrodzkiej yy, są tak zwani weterani, tak? Yy, osoby, które są w tak zwanej ochronie prezesa. Yy, to są osoby z takiej formacji GROM, no, i przypominamy, dzisiaj pan generał Polko jako szef no, ma bardzo dobre informacje, pozycje i tak dalej, i bryluje sobie, może zresztą brylować, odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu się znajdują. Czy to jest przypadek? Nie, proszę państwa, tu nic nie jest przypadkiem, po prostu weterani dorabiali, dorabiają, są wśród nas w różnych środowiskach służb tak zwanych nigdy się nie wychodzi natomiast jeżeli ktoś by sądził że no ten świat dosyć powiedzmy taki trudny, parszywy jest tylko przywiarą naszej dzisiejszej rzeczywistości nie kochani, akurat tego typu tak zwane agentury, informatorzy jak istnieje zorganizowane społeczeństwo jak istnieje władza one były od tysięcy lat, wieków, w różnym, mniejszym, większym natężeniu. I, i posłużę się takim przykładem sprzed z z 200 lat, z okresu napoleońskiego, e, książę policji napoleońskiej, e, tak zwany pan, e, który przeszedł do historii, właśnie jako książę policji, pan Fouché, e, wspaniały, który, e, wspaniałą sieć agentów, szpiegów. Rozprowadzał tam było sporo zamachów na, na cesarza, na Napoleona, ale chodzi właśnie o te partie, kontrolowanie różnych. Przypominamy, po rewolucji francuskiej był to trudny i ciekawy, bardzo, bardzo okres. No i, no i jeden z generałów robi przyjęcie, no nie? Bardzo zacnych, zasłużonych, też dla dosyć chyba ograniczona liczba osób, dosyć zasłużonych, ale był taki zasada, niepisana zwyczaj, że tam kilku swoich tych agentów na każde z takich istotnych przyjęć pan Fouché podsyłał. No, ten jest spodirytowany, spotyka się z szefem policji, z panem Fouché, no, mówi, że jak coś interweniuje do cesarza, że on sobie nie życzy. No, pan Fouché patrzy na niego, patrzy z politowaniem, ale prosi, to niech pan mi przedstawi listę gości, kto będzie, no, może to są tak zacni, to tego. No, na drugi dzień została ta lista do pana Fouché umyślny przyniósł, dołączona pan Fouché popatrzył się, uśmiechnął. Nie, nie potrzeba tutaj, nikogo nie będziemy dalej więcej dysygnować, bo po prostu, tak jak po tym zdarzeniu wieść niosła, 30% tych zacnych osób to byli informatorzy pana Fouché. Dzisiaj jest tak samo. Jest podobnie. Oni są w różnych środowiskach, od całym szacunkiem dla duchownych, elity naukowej, etc., etc., po dozorców, po ludzi, którzy zajmują się transportem różnego typu publicznym, wszędzie się znajdują i, kochani, znajdować się muszą, to jest rzecz naturalna. Co my możemy na to zrobić? Po pierwsze, znając już te meandry, te mechanizmy, musimy się bardzo mocno ubezpieczyć, przygotować, mieć ciągle, ciągle, takie prowadzić sito. To jest takie sito do przesiewania. Mąka jest biała, oczywiście wszystko w porządku, ale zawsze w tej dobrej mące coś takiego złego się znajdzie. I trzeba, trzeba przed każdym wypiekiem przesiewać, 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 no i odsiewać. Ja w życiu tak czynię. Za wiele wokół na szczęście nie zostaje ale mam gwarancję, że to co zostaje to jest dobry ten materiał i to są myślący i powoli, kochani, twórzmy ten nasz front myślących.